Znajduję się obecnie w Zatoce Albany, w mieście, oczywiście o tej samej nazwie. Tu chciałem Wam pokazać ciekawą budowlę. Nie będę porównywał, ale sami się domyślcie, więc chętnie usłyszę coś, chętnie usłyszę odpowiedzi w komentarzach. Także tak to wygląda. A nazywa się Albany Entertainment Center. Więc możecie sobie tak to zobaczyć. Tu widok na zatokę, a tu miasto. Za jakiś czas będę się wracał do góry, więc też Wam pokażę co nieco. Teraz jestem akurat tutaj, bo chciałem wejść tutaj na to. No tą przystań, także do zobaczenia na przystani. No i jestem już na nabrzeżu, które prezentuje się mniej więcej tak. Tutaj jest przystań dla jachtów, a tam jakaś fabryka, nie wiem. Tego jest pełno w Australii. Nie wiem czemu to służy, muszę się dopytać dokładniej, dlaczego budują takie miejsca. Tu jakiś transportowiec, nie wiem, prom, coś w tym stylu. Ja jeszcze się przejdę tutaj tą czerwoną ścieżką. No i jestem, to taka dziwna instalacja, nie wiem cóż to takiego i co to ma znaczyć. Ale tak to mniej więcej wygląda. Jestem już prawie na końcu tej drogi. Nabrzeża, jak zwał, tak zwał. Jeszcze zobaczę, cóż to takiego. I będę się wracał. Nic tu specjalnego nie ma. Jakiś sprzęt nawigacyjny i informacja o prędkości pływających statków. Także ja będę wracał i zaraz sobie poprzeglądam kilka informacji na temat atrakcji turystycznych w tym mieście. Więc postaram się je odwiedzić wszystkie, żeby nie marnować czasu. Ale jeszcze, a właśnie, przyszło mi jeszcze do głowy, że wejdę sobie tam na tą wieżę i pokażę Wam z niej widok. No. Będę teraz wchodził tu na górę. No i taki mamy widok. Nie jest to nic specjalnego, zadziwiającego, ale fajnie zobaczyć. Zobaczcie, jaka czysta woda jest tutaj. Wszędzie widać dno. No. Niesamowicie. Jednak Australijczycy dbają o to, co mają. To, co tu widać, to coś naprawdę fajnego. No, chciałem Wam jeszcze tutaj pokazać przejście do miasta, które jest bardzo ciekawie zrobione. Szedłem tamtędy, tamtą drogą, przecinając tory, ale można też się przejść takim mostem, który jest nad drogami, nad dworcem i jest z niego całkiem fajny widok. Także to chciałem Wam tutaj jakby powiedzieć i pokazać. Zaraz tu wyjdę na jedną z głównych ulic, która się zapowiada bardzo ciekawie, bo zobaczcie na te stare domki, które tutaj po drodze są. Nie wiem z jakiej to epoki, czy to budowalne, budowali ich jakoś współcześnie, czy po prostu pozostałości z XIX wieku, może początku XX. Taka, wydaje mi się, wiktoriańska zabudowa. No miasto
jak najbardziej mi się podoba. Jest bardzo, bardzo klimatyczne. Oczywiście nie widać tu żadnej nowoczesności, czego bardzo, znaczy, no ciężko powiedzieć. Czasami lubię, czasami nie. Zależy. No ale widzę, tutaj jest spokój i to jest dla mnie najważniejsze, więc to mogę wam jedynie pokazać. A to ja na tym moście. Dawno się wam nie pokazywałem. I chciałem się teraz zaprezentować w nowej odsłonie. Nie wiem, czy mnie widzieliście. Nowy fryz. Także idę sobie i mostem wchodzę do centrum. Bardzo ładnie. Szczególnie podoba mi się to. Także idę do samochodu i jadę w jakieś naprawdę ciekawe miejsce. O, zastanawiam się, cóż to takiego jest, to czerwone, ale to chyba kwiaty. Wygląda jak jakaś jarzębina albo coś takiego, ale chyba to są kwiaty takie jesienne. Chociaż to już prawie zima. Już jest zima. Od 1 czerwca się zaczęła, ale to jest praktycznie zawsze zielona. Trochę żółtego. I czerwieni. Także tak to wygląda. No, a ja już idę sobie tutaj. Główną ulicą do samochodu. Cóż tu jest jeszcze? Tak to wygląda. Najlepiej widać to właśnie stąd, bo idę sobie środkowym chodnikiem. Tu ktoś bardzo fajnie pomyślał. Zaraz będę przy moim samochodzie. I będziemy jechać dalej. Chciałem wam jeszcze właśnie ten kawałeczek pokazać. Mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz. Kabina. Witam was po raz kolejny. Z takiego oto miejsca. Jest to plaża, która jakoś się tam nazywa, nie mniejsza z tym. Trafiłem tu oczywiście przypadkiem po drodze na taki most, na który jadę. To jest Tondiroop National Park. Tak się to nazywa, to miejsce, a plaża się nazywa Cable Beach. Jak widać, jest super. Tam w oddali jest latarnia morska. Nie wiem, może się do niej przejdę, a może nie. Co, idę sobie na dół porobić trochę zdjęć.
i pokażę wam to miejsce trochę z bliska. No i jestem na dole. Jak widzicie, plaża jest niesamowita, a fale po prostu zabijają. Tak, tutaj na wszelkich wskazaniach, w ogóle na tabliczkach jest tak napisane, że jest to niebezpieczne wybrzeże, więc trzeba uważać. Jak widzicie, fale są bardzo wysokie i rozbijają się tutaj o te skały w ten sposób, że po prostu idzie bryza. Ja już poczułem, że trochę jestem mokry przez to wszystko, także... Tak to wygląda. No jest super. Ja pomału będę się zbierał. Nie wiem, czy pójście do tej latarni morskiej ma sens, ale zaraz sprawdzę. Także możecie zobaczyć, co się dzieje. Złapiemy ostatnie fale. No, słabe są, a były takie, które już w sumie widzieliście. No nic, ja będę ruszał z powrotem. I widzimy się w kolejnym ciekawym miejscu już niebawem. Cóż to takiego? Wow! To jakiś krab. Mógłby być. No wyjdź, mój drogi, wyjdź. Chcę cię zobaczyć. Ależ potwór. No chyba nie wyjdzie, ale spróbujemy zrobić kilka zdjęć.
jestem w kolejnym miejscu. Przed chwilą byłem w miejscu zwanym The Gap, czyli powiedzmy w wolnym tłumaczeniu przerwa pomiędzy czymś. A teraz jestem w miejscu, które nazywa się Natural Bridge. Jak widzicie, jest to naturalny most. I rzeczywiście swoją wielkością robi wrażenie. Tutaj tak jak tam fale rozbijają się o cały tutaj ten, no powiedzmy, występ skalny, półkę. Także naprawdę ciekawie to wygląda. No i cieszę się, że tu trafiłem oczywiście. Tutaj pokażę wam panoramę, bo jestem w bardzo ciekawym też miejscu. Tutaj taka mała wysepka i w ogóle jest ich kilka. Tam też plaża i na niej rozbijające się fale. Też unosi się bryza od oceanu, także piękny widok. Bardzo mi się to podoba. Wszystko tutaj jest zrobione na takich metalowych mostach. No, podoba mi się to. Fajnie to zrobili. Można też sobie naturalnie zejść na to i zobaczyć. Tyle, że no, większość jest zablokowane, żeby tam nie wchodzić i żeby nikomu nic się nie stało. Tutaj jakaś informacja na temat całej tej budowli naturalnej, więc możecie sobie poczytać. Bez sensu jest siedzieć w tym jednym miejscu. Zobaczyłem, ruszam dalej. I tak poświęcam temu sporo czasu, więc nie ma co. Trzeba uciekać. No i kolejne miejsce. Tym razem jest to jakiś bay. Zapomniałem jaki. Mniejsza z tym. Wygląda to mniej więcej tak. Tu sobie zostanę na chwilę, bo zrobię sobie obiad. Jak widzicie, są płyty grzewcze. A ciepłego obiadu sobie nie odmawiam. Także zaraz sobie tu podjadę. I spędzę sobie miło czas przez kolejną godzinkę, później ruszam dalej. Także plaża nazywa się Little Beach i jest w miejscu zwanym Two People's Bay. Wygląda to tak, jest rzeczywiście malutka ta plaża, ale widok jest całkiem ciekawy, tu mnie już zalewa. Muszę robić półka. Także panorama wygląda mniej więcej tak. Możecie pooglądać. Zaraz wyjdę sobie za te kamienie. Robię sobie zdjęcia. Stamtąd idzie już zachód słońca. Już jeszcze kawałek czasu jest do tego, więc jakoś się ogarnę. Będę wracał do Albany. No i później może jeszcze uda się w drogę ruszyć, albo po prostu zostanę tam, także jest ok. No.
Jest 16 stopni, chłopaczek lata sobie, no ale dobrze. Super. No, a ja idę sobie po tej plaży, bardzo ciekawej. Oglądajcie, podziwiajcie. Bo w domu tego nie macie. Do zobaczenia. Into my